Ja witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Natalia i dzisiaj jest ze mną w stajni moja mama. Hej! I będziemy moją mamę uczyć jeździć na foksie. Już w zeszłym roku mama siedziała na foksiku raz, ale to było tylko takie siedzenie, a dzisiaj będziemy się uczyć, weźmiemy mamę na lążę i zobaczymy, czy pamięta coś z zeszłego roku. Pewnie nie. W każdym razie idziemy, musimy ściągnąć foksa z padoku. Przygotujemy sobie sprzęty, mama wyczyści siwego osiodła i potem zaczniemy jeździć. Dzień dobry, siweczku. Od razu usłyszał, Jezu. Dzień dobry. Przyszliśmy po koniczka na padoczek, musimy go zabrać do boksu. Po ląży musimy potem ściągnąć jeszcze Bellitę, Ipę i Wandę. I gdzieś jeszcze jest Aaron i Sonet. A na razie bierzemy tylko siwka, idziemy jeździć. Dobra, mama zgarnęła już foksika, idą sobie do boksu. Patrzcie w ogóle, jakie czyściutki. Jak zawsze. No, nie stoi tam, co naokoło. Fox, co ty o tym sądzisz w ogóle? Przyszłyśmy wybrać sprzęt. Musi mama wziąć siodełko z wieszaczka. Do wyboru mama ma czaprak. Może mama wziąć ten, co wisi, albo te tutaj w pace. Może sobie mama wybrać, w którym kolorze. Wie, yeah, to co jest. Dobra. Jeszcze musi mama wybrać kantarek na lążę. Kantar to jest o głowie. To jest jego o głowie, nie? Ale na głowie nie będziemy jeździć, bo dla mamy kantar, jak na samą lążę. Więc może sobie mama wybrać. Taki o. No. Albo musi jeszcze być. Mam ten zielony z kryształkami. Nie, może tam być. Ten zielony jest od kompletu, od czapraczka. Nie, to nie jest czarne. To jest taki ciemny zieleń. Taki może komplecik? Być. Może być. Dobrze. To bierzemy wszystko i idziemy zanieść pod boks. Z futerkiem? Tak. Mama jak prawdziwa koniara, skiety ma, sztyblety. Siodło może mama odwiesić tu na wieszak. No, o głowie, no może wisieć tutaj. I jeszcze musimy wziąć kask. I to chyba wszystko stamtąd. Dobra, to zakładam. Może tak się stamtąd wynosi? No, wejdzie normalnie. No. Drugie ucho jest? Tak. Okej, okay. No to wyprowadzamy go teraz z boksu. Idziemy tam na prawo. Chodź, na prawo. Co kurczę? No. Idziemy na prawo. No i mama zawróci teraz jego. No mogło być w drugą stronę. No do siebie, o. Okej. Okay. Elegancko. I po prawej stronie swojej mama ma uwiąz. Na słupku. Ja zapnę z tej strony. Do tego tu. O. No dobra. To bierzemy szczotki i zaczynamy czyścić. Najpierw zaczyna mama od takiej twardej szczotki. Tu są w skrzynce pod boksem. Ta niebieska, no. Tak. No. I zaczyna mama bez różnicy z której strony, co misku. O. Cały ten brudek. To jest do zaklejek, czyli do takiego właśnie błotka. Fox. A jak ja daleko mam to czyścić? No wszystko, nogi też, z błota całego.
zadek, pod brzuchem, tam gdzie ma popręg. Anka z jaką pasją czyści? Bo ja nie wiem, jak to się robi. No dobrze jest, dobrze. Też tak robię. Zazwyczaj ten czyści się je z sierścią, nie? Tak jak no idzie sierść w tą jedną stronę. Łatwiej, no. Ej, jakieś utyty jest. Powadzi się. I z drugiej strony tak samo, no. Mama skończyła tą szczotką. Na zdrowie. To bierze mama drugą, taką ala miotełkę. No, Tom. I leci mama całego tak samo. Tom się obmiata z kurzu. Bo takiego, który został. O. Fox, co ty masz za minę? To mi idzie trochę szybciej czyszczenie. Kolejną szczotką to jest szczotka do grzyby i do ogona. Tak, tak, dokładnie, ale bierze sobie mama jeszcze odżywkę, tą co tam jest w skrzynce. No. I psika mu mama jeszcze odżywkę i grzywę i grzywkę. Okej. Co Lizusie? I tak samo z grzywką tam z tej strony. Najpierw mama psika. No, git. Ogonka nie ruszamy, bo ogonka ja nie rozczesuję na co dzień. Tylko na zawody. I teraz czas na kopyta. Ja mamie zaraz pokażę, jak wyczyścić kopytka i mama będzie sama zaraz czyścić. Pokazałam mamie poza kamerą, jak wyczyścić kopyta. Co ona o tym sądzi? Boję się. Boję się, ale będę dzielnie walczyć. Zobaczymy, czy się uda, czy Fox będzie ze mną współpracował. No, bierzemy nóżkę. No i mama trzyma. To za mamą. Tu. No i git. I pozostałe tak samo. Ogólnie, jak wiemy, za koniem nie przechodzimy, ale my za naszym możemy, ponieważ wiemy, że on nic nie robi. Ale powiem wam, że moja mama nigdy nie czyściła kopyt chyba koniu, nie? Nie. No, widzicie to? Nie czyściłam, nie. Ma czy ma? Nie.
Nie robiłam w ogóle takich spraw pielęgnacyjnych przy koniu. Jedyne co, to poklepałam po pysku i to wszystko. No i czasami mama sprowadza ze mną konie z padoku, ale tak, żeby wyczyścić konia i siodłać, to nigdy mama tego nie robiła. Nie, tak blisko to ja nie koniecznie. I ostatnie. Jest dobrze. Dawaj. Możecie zostawić łapeczkę dla mamy, jak dobrze jej idzie. No, niektórzy to by już puścili nogę. Dobra, musimy najpierw jeszcze ochraniacze mu założyć. Ochraniacze wiszą pod boksem. Bez różnicy, mogą być szare. Tak, na przody. Wiem, jak zakładamy ochraniacze? Ja nie wiem. Ale na pewno mi powiesz. No. Tu, niżej, niżej. No, ale w drugą stronę. Do przodu, to z tyłu, no. O. O tak. Ochraniacz to duże, to kość, tak? Tak. I te z rzepami, zresztą te jak mają rzepy czy kołki, no to rzep zawsze na zewnętrzną, nie? Czyli tak jak teraz. Na dobrą nogę po prostu. A teraz chcę sprawdzić, co dzieje się w tych najlepszych, najważniejszych ligach europejskich. Zaczynamy od hiszpańskiej. Fox Kowal cię czeka w przyszłym tygodniu. Już mu popękały brzydko kopytka. Dobra, ochraniacze mamy założone. Tyłów już nie. Tyły niepotrzebne. To ubieramy teraz Foksikowi czapraczek. Trochę wyżej. Jeszcze. O, no. Teraz podkładeczkę, futerko. Tak. I siodło. A dobra, jest, trzymaj, okej. Jeszcze do przodu trochę. No. I okej, i tutaj jak mama ma z przodu, trochę trzeba poprawić, czaprak wyciągnąć do przodu. Tu trzeba zawsze zrobić taki dziubek u góry, nie? Taki o. Taki daszeczek. Jest okej, idę sprawdzę z drugiej strony. Tu też wszystko jest git. Dobra, to teraz bierzemy sobie z siodła popręg. No i zapinamy. Tak, tak, właśnie tak. Podpinamy sobie do tych tu, o, pod spodem. Na pierwszy i na trzeci. Pierwszy, trzeci czy pierwszy i trzeci? Bez różnicy. Tylko pod tą szlufką tu przy czapraku. Musi mama wyciągnąć to, zdjąć całkiem. Przez to, żeby przełożyć. A, tu. No. I na drugą dziurkę. Drugą tą? No. A skąd to wiadomo, na którą dziurkę? No bo jak już mam wyrobione dziurki, to wiem na którą. Tak, żeby zapięło się z drugiej strony, bo jakby mała podpięła do końca, to on nie jest na tyle długi, żeby zapiąć całkiem, nie? On... Jeszcze raz. Musiałam stąd wyjąć. No i teraz będzie trudno. Czekajcie. Dobra, już mamy z jednej strony. Musiałam poprawić delikatnie. I teraz z drugiej. I tak samo na pierwszą i na trzecią. No i na tą dziurkę, na którą mamie się na razie uda zapiąć. Okej, okay, dobra. Siweczku osiodłany, to mama może ubierać kask. Mój kask chyba będzie na mamę dobro, nie? Z tego co pamiętam. No, git! Fox. Dobra, moja super para już gotowa. Idziemy na halę. Siadać. Nie musi go tak ma trzymać ten, może w sensie
Też nie tak luźno, nie? Żeby nie wyprzedzał mamy. Przeszliśmy już na halę. Idziemy po schodeczki. Dobra, przejmę na chwilę Foxa. Musi mama jeszcze raz trochę podpiąć popręg, czyli to, co mama przed chwilą zapinała. Tylko trochę mocniej, żeby się siodło nie zsunęło, jak będzie mama wsiadać. Git, no i opuścić musi mama sobie strzemionko w dół. Dobra, bierze mama sobie schodeczki. I wsiadamy na Foksika. No boję się. Ja nie wiem, jak się wsiada. No jak nie? Wsiadałeś, mama. Ale nie pamiętam. To było tak. No, lewa noga w strzemie. Aha, dobra. I raz, dwa, trzy przerzuca się mama do... Tylko nie z drugiej strony, żeby mama nie przeleciała, nie? Tak, żeby... Mama, kompleciara, siedzi już na koniu. Foksik sobie dzielnie maszeruje. Na razie chwilę postępujemy, żeby ona się przyzwyczaiła do jego ruchu. Foksik, nie skracaj. Tu, proszę bardzo, kółeczka. No. Jak będzie się mama czuła na siłach, to może mama sobie jedną rękę puścić, tak żeby próbować się, no, łapać tą równowagę na strzemionach, nie? I znowu usiadamy. I jeszcze raz. Na siłach nie trzeba chodzić. No. Do tyłu, o. No. I siadamy. I teraz na moje raz mama wstaje, a na dwa siada. Tak jakby mama próbowała anglezować, tylko że wstępie, nie? To co w kusie się robi, tak jak ja. Podnoszę dupę i siadam z powrotem. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Tylko tak jakby mama... Chciała podnieść sam tyłek jakby, biodra do przodu po prostu wypchnąć, a nie tak, żeby podnosić się do przodu całym ciałem, nie? Wiem, o co chodzi? No, raz, dwa. Raz, dwa. Tylko ona siada w to siodło, tak po prostu siada, o. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. No i mama puści jedną rękę. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. I dwie ręce mama puści. No, może mama dać na bok je. Tak po prostu miała. Raz. To już tak się nie da. No da się. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Dobra. Dobra, teraz zakusujemy. I to, co mamie mówiłam wcześniej, właśnie, że musi mama jakby, tak jak on mamę wybija, tak mama wstaje, nie? Ja będę mówić mamie raz, dwa, tak samo, nie? Na raz mama wstaje, na dwa siada. Dobra, to ruszymy sobie kusikiem. Kus, Fox. Kus. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. No mama wstaje, tak jak przed chwilą. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dobra, słuchajcie, to jest bardziej skomplikowane niż się wydawało, ale nie jest źle, kiedyś w końcu nam wyjdzie. Jeszcze kilka lat dojdziemy do perfekcji.
Dzisiaj generalnie tak, tylko taka zapoznawcza ląża, żeby zobaczyć w ogóle jak on chodzi, żeby mama się przyzwyczaiła do tego jak on idzie w kusie. Prawda, Fox? Także próbujemy dalej. Raz, dwa, 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 raz, dwa. Zmęczyła się mama. Widzi mama, jakie to jest męczące? A niektórzy mówią, że tam się tylko siedzi na koniu. To przyjemność, nie, nie. No to tak jakbym miała jechać do lasu, pomału to mogę jechać. Zawody to już nie. Damy mamie chwilę odpocząć i zaraz spróbujemy znowu. My poza kamerą dzielnie ćwiczymy. Także no nie nagrywam wam też wszystkiego, bo ciężko jest jednak robić 5 rzeczy na raz, ale już mamie zaczęło prawie wychodzić anglezowanie. Teraz dopracowujemy tylko w sumie takie, no wiecie, takie podstawowe rzeczy, żeby siadać na środek siodła i żeby delikatnie to robić. I możemy wam pokazać za sekundkę kawałeczek, jak mama kłusuje i anglezuje. Ten kłus, Fox? No, już prawie git, tylko trochę delikatniej wsiadło jeszcze. Fox, nie wyciągaj mnie. I jak? Do jakiego wniosku mama doszła? No tak, uważam, że jeszcze kilka lat i będzie dobrze. No, ale nie, już teraz w miarę mama załapała, o co no, chodzi z tym anglezowaniem, nie? Po prostu, no trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Tak, także jeszcze chwilę sobie pokusujemy. I uwaga do stępa. On już wie. Do stępa. O tak. No i teraz było git, nie? Już ma tak. Widzicie? Dobrze idzie, dobrze idzie. Tak jak czyszczenie konia poszło perfekto, a mama nigdy tego nie robiła, tak? Zaraz mama normalnie będzie skakać. I razem ze mną będzie miała na zawody jeździć. Dobra, chwila odpoczynku dla mamity. Dobra. Na dzisiaj kusika starczy. Mama się zmęczyła. Więc chwilę sobie jeszcze postępujemy. Chyba pójdziemy postępować na dwór, bo tu na hali jest duszno. Także pójdziemy sobie postępować na dworek. Potem idziemy ściągnąć resztę koniczków, bo dzisiaj przypadło na mnie. W sumie, jak zawsze. I jeszcze musimy potem zrobić kolację i śniadanka Foksikowi. Także zrobimy mu wiaderka na następny dzień, bo... Jak mnie nie będzie, jak wyjadę za tydzień, to musi mama przyjeżdżać, zrobić mu wiadereczka. Odwiedzać synka. Może będą miały. Idziemy na razie stępować sobie na dwora. Chodź, siwy. Dobra, pospacerowane na dworze. Teraz musimy zsiąść. I wyciąga sobie mama nogi ze strzemion. Obydwie. Pochyla się mama trochę do przodu. I prawą nogę przerzuca mama z tyłu nad jego zadem. Ojej. Ty jest tak daleko. I ześlizguje się mama na dół. No, pięknie. Proszę bardzo, oddaję rumaka. Idziemy Foksika rozebrać. Pójdziemy po resztę koni. Siwy. Fox! Jak się mamie podobało?
fajnie, ale wymagająco. Oj, na razie nie czuję nóg. Fox też rozumiem? Idzie. Jakby chciał, a nie mógł. Też cię bolą? Nie, też. On się dostosowuje do mamy tempa. Oj. O, już się rozchodziło. Dobra. Nie wprowadzamy go na razie do boksu. Ja go mogę podtrzymać. Mama w tym czasie zdejmie mu siodło. Ochraniaczki. Tak samo wszystko. Odpinamy po prostu całkiem teraz. Co, myszko? Wisi, tylko trzeba tam pomieścić. I teraz ochroniacze jeszcze. Nóżek nie będziemy mu płukać, bo w sumie to on się nie zmęczył za mocno. Nawet nie jest mokry, więc zdejmujemy jeszcze kantarek całkiem. Z lewej strony odpięcie jest. No. Nie to na dole, tylko ten złoty karabinczyk u góry. Tak, żeby no, cały kantar od razu zdjąć. I Siwu idzie do boksu. Zamykamy. Okej. Okay. Kantar można na razie odwiesić tu pod boksem albo na siodło. Idziemy zgarnąć resztę koniczków i wrócimy ogarnąć pod boksem i zrobić Foxowi wiaderka. Więc też są takie same. Ten się tylko wyróżnia z nich wszystkich, bo jest jaśniejszy od tego i nie ma plamki. A wszystkie są takie same. To jest Bella. Bella stoi obok Foxa. Można poza tym je łatwo rozpoznać po kantarkach na przykład, ale ogólnie budowę też mają inne. Ale te mają takie same kantarki. No te mają tak, bo to są wiki konie, one wszystkie mają trzy takie same. Karot też ma taki. Ale my zabieramy te wszystkie właśnie, które tutaj przyszły. Te dwa, Belle. Tam patrzy jeszcze Aaron. I Sonet. Wszystkie trzy, sześć. Nie Bella? Wędziulka! Mieliśmy mały wypadek przy ściąganiu koni. Aaron z Sonetem są niedobrymi koniczkami. W każdym razie musimy zrobić jeszcze śniadanko i kolację naszemu synkowi. Także bierzemy sobie wiaderka i chwilowo musli nam się skończyło. Czekamy na dostawę, ma być po weekendzie, więc nasypiemy mu tylko sieczki trochę. Dodamy do tego suple. No, dodamy do tego suple, taką garstkę najpierw. No, do jednego i drugiego. Bierzemy jeszcze Hoof Helpa. Dobra. I tego miareczkę do każdego wiaderka. Tyle? Dużo? Mało? Może być. Dobra, i to przykrywamy jeszcze raz sieczką. Taką większą już garścią, żeby tak miał z pół wiaderka. Jeszcze trochę. Git. I do drugiego tak samo. Dobra. To odstawiamy, zamykamy i zaniosę to siweczkowi pod boks.
Także czekamy na dostawę musli, bo na razie dostaje samą sieczkę bidulek. Ale to nic, nie? Tak, tak. Dobry koń. A koniki są już w boksach. No, po naszym małym wypadku moja mama trochę umiera. Ale cóż, mogę, że to jest super, nie? Mama sobie pojeździła. Jak na pierwszy raz to uważam, że było bardzo dobrze. Co mama sądzi? Chciałaby dodać mama jakiś komentarz? Podobało się mamie? Podobało mi się. No. Jeśli wam się również podobało, to możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał. A ja się z wami żegnam. Pa, pa!